W internecie niezwykle łatwo jest natknąć się na narzekanie na nadmierne upolitycznienie popkultury. I o ile z jednej strony możemy znaleźć liczne popkulturowe przykłady wciskania tematów politycznych tam, gdzie zwyczajnie nie pasują, o tyle z drugiej nie trudno też spotkać zarzuty o upolitycznienie kierowane wobec wszystkiego, co danej osobie się nie podoba. Ciekawym przypadkiem jest tutaj jedna z najpopularniejszych serii popkulturowych, jaką są stworzone przez George'a Lucasa i kontynuowane przez Disneya Gwiezdne Wojny. Co najwyżej mieszany odbiór najnowszych dzieł z tej serii często zawiera głosy niezadowolenia narzekające właśnie na wciskanie tam wątków politycznych. Jednocześnie można się zastanowić, czy nie jest tak, że Gwiezdne Wojny zawsze zawierały motywy polityczne. A jeśli tak, to dlaczego motywy te potrafią być bardzo różnie odbierane przez widownię? Partnerem odcinka jest Gigabyte, producent karty graficznej Gigabyte Aorus Master RTX 4080 Super oraz monitorów gamingowych Aorus. Oryginalna trylogia Gwiezdnych Wojen jest oczywiście w pierwszej kolejności nowożytnym wcieleniem uniwersalnych, archetypicznych motywów podróży bohatera. Jest w tych dziełach znacznie więcej baśni niż komentarza społecznego. Nie znaczy to jednak, że są całkowicie pozbawione nawiązań do polityki. Najbardziej wyrazistym przykładem jest stylizacja oficerskich mundurów i hierarchii Galaktycznego Imperium, jawnie nawiązująca do faszyzmu. I o ile dziś może nie rzucać się to aż tak w oczy, to pamiętajmy, że filmy te powstawały od lat 70., kiedy pamięć o II wojnie światowej i wszystkich skojarzonych z nią symbolach była znacznie bardziej żywa. Gdy Moff Tarkin mówi o autorytarnym przywódcy rozwiązującym Senat jako ostatni przeżytek Republiki, widzowie instynktownie rozpoznają to jako coś negatywnego. Są to wszystko jednak elementy tła, a nie głównej historii. Nieco inaczej sprawa wygląda już w trylogii prequeli. Seria wychodząca na przełomie tysiącleci kręci się już wprost wokół motywów politycznych. W epizodzie pierwszym widzimy kryzys polityczny obnażający bezradność biurokracji w świetle zagrożenia terrorystycznego w postaci inwazji Federacji Handlowej na Naboo. A w kolejnych narastające poczucie zagrożenia skutkujące coraz większą centralizacją władzy przez przekazywanie coraz dalszych kompetencji w ręce kanclerza. I ostatecznie widzimy autorytaryzm zjadający republikę od środka i klasę polityczną przyjmującą tyranię z entuzjazmem. Oddawanie resztek wolności za pozory bezpieczeństwa, podczas gdy tylko nieliczni zdają sobie sprawę z tego, co się dzieje. Wszystko to nie są już tylko elementy tła, ale jedna z głównych osi fabularnych tych filmów, mających bezpośrednie przełożenie na zachowanie bohaterów. Gdy podczas konfrontacji z Vaderem Obi-Wan Kenobi krzyczy, że jest wierny demokracji, to mimo iż jest to stwierdzenie polityczne, to nie jest ono w żaden sposób kontrowersyjne. Podpisać się pod nim mogłaby zasadniczo cała ówczesna widownia krajów zachodnich, niezależnie od zróżnicowania ich poglądów. Z tego też tytułu, mimo iż łatwo spotkać krytykę tych filmów, zwłaszcza za ich liczne słabości kinematograficzne, to raczej trudno spotkać zarzuty o ich upolitycznienie. Również dlatego, że mimo iż filmy ukazują rozpad demokracji jako coś złego, to jednocześnie jej nie idealizują. Jasno pokazują, jak systemowa niewydolność Starej Republiki sama do tego doprowadziła. Jeszcze inaczej wygląda ta kwestia w trylogii sequeli wyprodukowanych już przez Disneya w drugiej dekadzie XXI wieku. Motywy polityczne nie są tutaj aż tak centralne, z drugiej jednak strony są one dodawane do filmów w sposób niemal wymuszony i mało wiarygodny. Niemała część epizodu 8 poświęcona jest na wizytę na Canto Bight, planecie z kasynem dla bogaczy. Jednak realia te, mimo iż nie łączą się bezpośrednio z żadnym innym elementem fabuły, to są wykorzystywane przez twórców jako okazja do komentarza politycznego. Widownia jest wprost informowana, że ludzie aż tak bogaci musieli zdobyć pieniądze w sposób niemoralny oraz że samo ich bogactwo usprawiedliwia przemoc wobec nich. Poglądy takie, mimo iż mogą zdawać się mało kontrowersyjne w kręgu hollywoodzkich scenarzystów o politpoprawnej wrażliwości, to jednak nie są one uniwersalnie akceptowalne u szerszej widowni, przez co wywołują właśnie wrażenie na siłę wciśniętej postawy politycznej. Dodatkowo, antykapitalistyczny przekaz dodany na siłę do produkcji firmy takiej jak Disney po prostu nie brzmi zbyt szczerze. Współcześnie tworzenie takich nawiązań politycznych jest też utrudnione przez sam fakt postępującej polaryzacji i fragmentaryzacji społeczeństwa. Trudniej jest znaleźć uniwersalne motywy polityczne, które dla nikogo nie byłyby kontrowersyjne. A dodatkowo część widowni głośno sygnalizuje, że jest zmęczona nachalnym wciskaniem motywów politycznych do innych produkcji, przez co mogą być na nie bardziej wyczuleni lub wręcz przewrażliwieni. I to oczywiście nie jedyny powód, ale być może również dlatego do dziś najmniej kontrowersyjnymi dziełami z tej serii są najmniej polityczne, a przez to najbardziej uniwersalne filmy z oryginalnej trylogii. Jednocześnie jednak w kolejnych latach Disney pokazywał, że potrafi poruszać motywy polityczne w Gwiezdnych Wojnach w sposób nie tylko umiejętny, ale wręcz zaskakująco głęboki jak na dzieło rozrywkowe, czego przykładem jest serial Andor.
który dość wyraźnie niesie przekaz antyautorytarny, skupiając się na szczegółach funkcjonowania opresyjnego, quasi-faszystowskiego reżimu. Widzimy tam niekompetentnych biurokratów mających władzę dalece przekraczającą ich kompetencje, służby porządkowe z nieograniczonymi uprawnieniami dokonujące aresztowań w sposób kompletnie arbitralny, absurdalne wyroki wydawane na bazie klimatu politycznego spadające na przypadkowych ludzi. Obserwujemy funkcjonowanie Biura Bezpieczeństwa, dla którego prawa czy swobody obywateli są nieistotnym czynnikiem przy realizacji własnych celów. Widzimy więźniów zamkniętych w obozie pracy, mamionych fałszywymi obietnicami wolności, którzy początkowo wierzą, że mimo iż są często niewinni, to jeśli tylko posłusznie zaakceptują karę, to doczekają wolności. A jednocześnie nieświadomie produkują komponenty wykorzystywane później przy budowie Gwiazdy Śmierci. Co pokazuje, że jeśli akceptują oni system, to mimowolnie stają się trybikami w maszynie zagłady. Oraz przede wszystkim widzimy w serialu, że system ten, aby trwał, wymaga bierności i cichego posłuszeństwa od krzywdzonych przez niego ludzi. A gdy tylko pojawia się dostatecznie dużo punktów sprzeciwu, to mimo iż system oddaje otwartą przemocą, to zaczyna chwiać się w swoich posadach. Andor jest serialem stricte politycznym, mimo iż osadzonym nadal w ramach formy rozrywkowej. I w żaden sposób nie przeszkodziło mu to w zebraniu wyraźnie pozytywnych opinii, zarówno od widzów, jak i krytyków. Choć jednocześnie zauważmy, że wzbudził też mniejsze zainteresowanie w porównaniu do innych dzieł z tego uniwersum. A zanim przejdziemy do kolejnych przykładów, to gdyby ktoś się zastanawiał, jak podrasować swój sprzęt, by czerpać więcej satysfakcji z gier, to partner odcinka poleca najnowszą kartę graficzną Gigabyte Aorus Master RTX 4080 Super. Potężne możliwości architektury NVIDIA ADA Lovelace zapewniają przeskok w wydajności, dzięki czemu można zobaczyć potęgę ray tracingu, czyli aktywnego śledzenia promieni i naturalnego oświetlenia w świecie gry. Dzięki specjalnemu rdzeniu RT trzeciej generacji, efekty świetlne wyglądają jak w prawdziwym świecie, a technologia RTX Dynamic Illumination sprawia, że nawet szybko poruszające się obiekty mogą emitować realistyczne światło i cienie niezależnie od ich geometrii. Zaś DLSS 3.5, czyli autorska technologia od NVIDII, pozwala m.in. na ray reconstruction, poprawiające jakość obrazu, zwłaszcza na odbijających światło powierzchniach, zmniejszając ich zaszumienie, a także dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji generuje większą liczbę klatek na sekundę. Poprawia też jakość obrazu, generując dodatkowe piksele, przez co generowane klatki obrazu mogą mieć wyższą rozdzielczość niż materiał wejściowy. Zapewnia też wyższą jakość wizualną dzięki technice antyaliasingu, czyli zmniejszania liczby błędów zniekształceniowych. Większa wydajność gwarantowana dzięki AI zadba o wyraźnie lepszą jakość obrazu i zdecydowanie większą płynność rozgrywki, które najlepiej wyglądać też będzie na 27-calowym monitorze gamingowym Gigabyte Aorus FO27Q3. Posiadający zawrotne odświeżenie 360 Hz, czas reakcji tylko 0,3 ms, rozdzielczość 2K, a także najnowszą technologię generowania kolorów, czyli QD OLED, która dodatkowo podkręca wrażenia w trakcie rozgrywki, a także prawdziwą głęboką czerń i stałą jakość obrazu niezależnie od kąta oglądania. Wracając zaś do Disneya, to jak widzieliśmy, podejście, jakie stosuje, produkując pod marką Gwiezdnych Wojen dzieła z bardzo różnych form i gatunków, daje okazję do poruszania motywów politycznych w sposób zróżnicowany, w tym również ciekawy i angażujący. Z jednej strony, nawet skupienie się na polityce nie musi być niemile widziane przez widza, jeśli jest zrealizowane jakościowo i umiejętnie wplecione w szerszą strukturę historii. Z drugiej, używanie motywów politycznych jako elementu tła, jeśli jest zrobione z wyczuciem, nie musi zaburzać lekkiego odbioru całości. Nawet w produkcjach skierowanych wprost do dzieci, takich jak animowane Bad Batch, nie zrywając formą rozrywkową, da się zawrzeć pojedyncze obrazy nawiązujące do motywów politycznych, jak na przykład obraz czołgów wjeżdżających na plac, żeby spacyfikować protest. Przez to produkcja przedstawia motywy, których dziecko, nawet jeśli teraz nie będzie potrafiło odnieść do prawdziwych wydarzeń, to może zapamiętać związane z nimi emocje i skojarzenia. Patrząc jednak całościowo, motywy polityczne w dziełach całego Disneya stały się w ostatnich latach problematyczne nawet według samego Disneya. Jak opisywaliśmy to w jednym z poprzednich odcinków, w swoim oświadczeniu przed Komisją Papierów Wartościowych Disney przyznawał, że angażowanie się firmy w politykę nie znajduje akceptacji u konsumentów, a dyrektor generalny firmy Bob Iger wprost obiecywał, że firma złagodzi swoje zaangażowanie w wojnę kulturową. Z drugiej strony, tak jak mówiliśmy, wątki polityczne same w sobie nie są problemem. Właściwie to trudno byłoby nie zawierać wątków politycznych w opowieściach z uniwersum Gwiezdnych Wojen, którego istotnym elementem jest opór wobec autorytarnego imperium. Dlatego również dzisiaj Disney próbuje w kolejnych produkcjach zawierać w tle wątki zahaczające o politykę i próbując uczynić je atrakcyjniejszym dla współczesnego odbiorcy.
Główna fabuła wychodzącej właśnie gry Star Wars Outlaws kręci się wokół realizowania zadań i przetrwania w świecie grup przestępczych, a kierowana przez gracza Kay jest ukazana jako osoba, która nie chce mieszać się w politykę ani w żadną większą sprawę. Ma złe doświadczenia zarówno z Imperium, jak i z Rebelią i postrzega obie te frakcje jako wykorzystujące ludzi do własnych celów politycznych. Ale ostatecznie, gdy ma ku temu okazję, to decyduje się zaangażować w chwilową pomoc rebeliantom. Nie dlatego, że w pełni popiera ich wizję polityczną, ale dlatego, że uznaje ich za mniejsze zło. Tego typu motyw nawiązujący do polityki, ale też będący tylko elementem tła, a nie głównej fabuły, zdaje się być znacznie mniej inwazyjny dla widza, a może nawet będzie atrakcyjny dla odbiorcy przyzwyczajonego już do patrzenia na politykę właśnie jako na proces wyboru najmniejszego zła. Wszystko to pokazuje też, że tego typu tematy nie są zamknięte, a producenci popkultury, z mniejszym lub większym skutkiem, starają się dynamicznie odpowiadać na informację zwrotną od konsumentów, którzy są przecież ich źródłem dochodu. Jednak to, w którym kierunku dalej potoczy się podejście do motywów politycznych w Gwiezdnych Wojnach i jaki będzie ich odbiór, pokażą dopiero kolejne lata i produkcje. A jeżeli ktoś chciałby przetestować Star Wars Outlaws na najwyższych ustawieniach graficznych, to przypominamy, że partnerem odcinka jest Gigabyte, producent karty graficznej Gigabyte Aorus Master RTX 4080 Super oraz monitorów gamingowych Aorus. Linki do produktów znajdziecie w opisie pod filmem. Wielkie podziękowania dla naszych patronów, którzy pozwalają nam poruszać również trudne tematy. A żeby nie przegapić kolejnych odcinków, nie zapomnij włączyć dzwoneczka powiadomień. Do usłyszenia.